Mówi się, że w ciągu ostatnich od 10 do 15 lat z Polski wyjechało około 3 miliony Polaków. Na dodatek Polacy wyjeżdżają za granicę do pracy tymczasowej, jednak wielu ludzi uważa, że z Polski wyjechało nawet 4 miliony Polaków. Polacy, którzy wyjechali na emigrację, w dużej części zabrali z Polski bardzo duże majątki, na przykład sprzedając swoje nieruchomości po to, aby kupić dom w Anglii, Holandii, Niemczech lub Skandynawii. Pieniądze, które są dziedziczone po rodzinie w Polsce przez Polaków mieszkających za granicą, zazwyczaj także są wywożone za granicę. Polacy, którzy udali się na emigrację, wywieźli z Polski niespotykany majątek. Otóż nie jest tak, że z Polski wyjechali sami goli i weseli. Zatem co by się stało, gdyby do Polski z 4 milionów Polaków wróciło 3 miliony? Dla Polski byłby to gigantyczny wzrost gospodarczy, zaś dla takich krajów jak Wielka Brytania, Holandia, Niemcy bardzo duży problem i utrata gigantycznych zysków. Polacy na emigracji posiadają znaczny majątek, to oznacza, że majątek 3 milionów Polaków zostałby wywieziony do Polski. Jeżeli założymy, że do majątku liczą się nieruchomości, prywatne emerytury, samochody, oszczędności, przyszłe emerytury, dosłownie wszystko, to zakładam, że na jednego Polaka przypada 100,0 tysięcznych euro. Oczywiście wielu Polaków nie ma nic, zaś inni mają dużo, ponadto bardzo duża część Polaków za granicą, jak nie połowa, posiada prywatne emerytury, a wszyscy Polacy pracujący za granicą wypracowali sobie tamtejsze emerytury, które także są majątkiem, 100,000 euro to nie jest wcale dużo, na jednego Polaka może przypaść dużo więcej. Gdyby miliony Polaków wróciło do Polski, to mogliby przywieźć do Polski ze sobą 300 miliardów euro, w przeliczeniu na złotówki to wychodzi 1,291,680,000,000 złotych, czyli 1,292 miliarda złotych, to wielkie bogactwo. Więc, kraje, z których wróciliby Polacy, straciłyby ten cały majątek oraz pracujących tam Polaków i płacących tam podatki. Jeżeli Polacy masowo zaczęliby opuszczać Wyspy Brytyjskie lub Niemcy i Holandię, nastąpiłyby liczne konsekwencje. Brak pracowników w branży budowlanej, ceny usług budowlanych zaczęłyby rosnąć. Brak pielęgniarek i opiekunów osób starszych, ceny usług w domach opieki dla starszych osób zaczęłyby rosnąć. Branża budowlana musiałaby zacząć ściągać nowych budowlańców, ceny usług budowlanych zaczęłyby rosnąć. Kierowcy tirów, ceny usług przewozowych zaczęłyby rosnąć. Fabryki, kto by w nich pracował? Gdyby z Wielkiej Brytanii wyjechało 750 tysięcy Polaków, budżet państwa straciłby ogromną sumę z podatków takich jak income tax, VAT i inne. Właściciele nieruchomości zaczęliby tracić najemców, nieruchomości zaczęłyby tanieć. Na lotniskach byłoby mniej ludzi. Można by wymieniać długo. Złośliwa osoba powiedziałaby, że Brytyjczycy nie potrzebują Polaków, bo mogą ściągnąć Ukraińców lub Afrykańczyków. Ściąganie nowych pracowników spoza Unii Europejskiej nie jest łatwe, a w dodatku wątpię, że można znaleźć tak dobrych pracowników, jak Polacy. Gdyby pierwszej części naszych rodaków powiodło się i w Polsce nastąpiłby znaczny wzrost gospodarczy, to podejrzewam, że większość Polaków chciałaby powrócić z eksodusu, bo przecież nie ma jak mieszkanie w Polsce, a wakacje na Majorce. Nie wspominając o świętach, z babcią i piwku z kolegami. Jeżeli z 4 milionów Polaków, którzy wyjeżdżają za chlebem, powróciłoby na stałe 3 miliony, nastąpiłby gigantyczny wzrost gospodarczy. Obecnie w Polsce brakuje rąk do pracy, więc z pracą nie ma problemu, najlepsza sytuacja jest w dużych miastach. Pierwszorzędnie najbardziej zadowoleni byliby rodziny. Właściciele nieruchomości. Deweloperzy. Usługodawcy, telekomunikacja, prąd, gaz i tak dalej. Rolnicy i producenci żywności. Sklepikarze. Budżet państwa. Właściwie wszyscy byliby zadowoleni. Obecnie wielu Polaków może bez problemu wrócić do Polski, oczywiście chodzi o rodziny z dziećmi, które w Polsce mogą otrzymać bardzo dużo pieniędzy z programu 500+, wyprawki szkolnej, ulgi podatkowej, darmowych biletów komunikacyjnych i wielu innych.